Witam was po raz kolejny, ponownie Zielony Smok. Słuchajcie, jest taka sprawa co do Annabergu. No, pojawiły się nowe, kolejne sensacyjne wiadomości. Mam widza, który po prostu spotka się ze mną około 20 listopada. Trochę choruje i, że tak powiem, o ile dożyje, to do naszego spotkania dojdzie. Ale te wiadomości, które on mi już przekazał, to naprawdę, ja byłem, słuchajcie, blady, jak on mi powiedział mniej więcej szczegóły. Trochę jakby zgłębił trochę tajemnicę, że tak powiem, Annabergu. Nie wiedziałem, że sprawy zajdą aż tak daleko. Na razie powiedział mi, trzymaj to dla siebie, bo będzie naprawdę sensacyjna wiadomość. Mogę tylko tyle zdradzić, że jego dziadkowie, jeden ma 80, drugi ma 81 bodajże lat i wszystko pamiętają to, co tam się wydarzyło. Także naprawdę, no, będzie to petarda i mówię, najprawdopodobniej są to ostatnie dwie osoby żyjące, które jeszcze będą pamiętały, co tak naprawdę tam się wydarzyło. Chodzi tutaj głównie o Hamburgi, także jest to naprawdę jedna wielka tajemnica. Na razie jeszcze nie mogę oczywiście nic zdradzać. Czyli po prostu ogólnie jakby w Polsce, czy można powiedzieć, że tylko tą tajemnicę zna mój widz, ja i no i te dwa dziadki, które tam jeszcze biedne coś co nieco pamiętają. Tak samo tutaj ma sprawa się ze strzelonego samolotu, też jeszcze nie mogę podawać gdzie takiej informacji, gdzie to się dokładnie wydarzyło. Czekajcie chwilę. Bo teraz ogólnie tak, słuchajcie, sprawa dzisiaj miała się ogólnie dotyczyć szpitala pewnego, ale to za chwilę ten temat poruszę, bo będzie naprawdę ciekawie. Tu jeszcze wracając do zestrzelonego samolotu, który właśnie tu kolega Szlachcic też mi jakby powiedział ten temat. Słuchajcie, jego mama dokładnie pamięta ten dzień, nawet co do godziny, co do minuty, gdy samolot po prostu, no powiem tak, mogę tylko tyle zdradzić, że pewien samolot amerykański zostaje zestrzelony i spada na ich pole po prostu, gdzie oni sobie wykopują kartofle. I z tego co on pamięta, to dwóch Amerykanów skacze ze spadochronem, 8, wiadomo jaki jest ich los. Tych dwóch, no z początku, no, że tak powiem, chciano załatwić, ale gdzieś tam ich pod bronią po prostu zaprowadzono do jakiejś tam leśniczówki i tam już, że tak powiem, nie wiadomo do końca jaki jest ich los. Co jeszcze? No samolot najprawdopodobniej został już pozbierany, także nawet tam jakieś strzępy mogą leżeć w tym samym miejscu, gdzie on spadł. To mówię, to jest taki odrębny temat. Będziemy się dokładnie tą sprawą zajmować, ale na pewno słuchajcie, będzie się działo masakra. Słuchajcie, teraz tyle informacji na temat Annabergu i Hamburgu, oczywiście, że masakra. Tak samo tutaj mam na myśli też halę zmarłych. No w tej chwili nie jest tam możliwości wejścia, można byłoby się włamać, ale ja takich rzeczy nie robię. Też dostałem taką propozycję, ale niestety nie jest to. Po prostu takich rzeczy nie robię, jednak stwierdziłem, że po prostu, no, byłoby to no, trochę poniżej pasa, prawda? Mam plan ogólnie tam pojechać. Ktoś będzie oczywiście chętny tu z moich okolic, to możemy tam, słuchajcie, podjechać i załatwić to po prostu legalnie. Pójść do pewnego gościa. Jeszcze nie wiem, kto dokładnie ma ten klucz, żeby po prostu nas tam wpuścił. Nie wiem, jak jest tutaj sprawa z kamerowaniem i robieniem zdjęć, bo wiem, że takie stowarzyszenie jak Profoctalicum, coś takiego jest. Patrzałem tam, też byli w środku i oni tam znaleźli ogólnie, no znaleźli, jest wejście, tylko pomieszczenie 10 na 10 metrów i one było zwane halą zmarłych, także dużo SS-manów tam przychodziło. Z tego co się dowiedziałem, to po prostu tam SS-mani czy Wehrmachtowcy, jak to się można nazwać, ogólnie żołnierze niemieccy po prostu doznawali, ja wiem, że są to ciężkie tematy, ale oni w tym miejscu no nie wiem, jak to można nazwać. Po prostu czuli się jakby półbogami, coś takiego, prawda? Wiadomo, że to działało na psychikę, prawda? Tysiące pochodni rozpalonych dookoła, do tego jakieś tam rytuały i tak dalej, prawda? Do tego też dochodziło. Poniżej też przyjeżdżają pewne grupy
tam gdzie jest amfiteatr, kiedyś pokazywałem wam na filmiku miejsce na ognisko. Tak, przyjeżdżając z Wrocławia pewne osoby po prostu i raz na kiedy tam sobie takie ogniska rozpalają, prawda, do tego rytuały i tak dalej. To mówię, to są ciężkie tematy, w to się lepiej nie zagłębiać. Radziłbym takie osoby, że tak powiem, nie nagrywać, bo no źle to się dla was skończy. Możecie nawet, no, może nie będę nawet zdradzał szczegółów, ale wiadomo o co chodzi. Takich osób się nie kameruje, bo można mieć naprawdę duże problemy. Czekajcie chwilę, bo mam telefon akurat. Dobra, najwyżej innym razem. Dobra, na razie tą sprawę zamknijmy na chwilę, że tak powiem. A na Bergiem się jeszcze będziemy zajmować. No i właśnie, jak tytuł nosi nazwę, prawda, w opisie. Być może zaraz zamieszczę wam na YouTube nawet. Szpital. Jest pewien szpital i tu teraz nie żartuję. Straszy. Jest straszy tam, słuchajcie, jest to autentycznie stary poniemiecki szpital używany podczas II wojny światowej przez po prostu wojsko niemieckie, czyli III Rzeszę, nie ukrywajmy. To, co się tam wyrabiało, to jedna wielka masakra. Ja na chwilę obecną nie będę zdradzał miejsca, prawda? Osoby zainteresowane, także tak powiem, proszę bardzo, z moich znajomych tutaj. No, zapraszam. Zapraszam na taki wypad. 2 listopad teraz. Planujemy tam jechać. Bądź, czekajcie chwilę. Już wam może nawet powiem dokładnie. Albo to będzie 2 listopad, albo... ...5 listopada, czyli to będzie ta niedziela. Czyli ale to będzie czwartek albo piątek. No tak po prostu ustaliliśmy. Także jak wcześniej wspominałem, jest to stary poniemiecki szpital używany przez ogólnie wojsko niemieckie, prawda, to tam ogólnie, tak powiem, może powiem tak, tam przywożono żołnierzy rannych, prawda, na froncie. No i dobra, wszystko ok, prawda, no szpital, wiadomo, że nie jednemu dało życie i nie jednemu zabrało życie. Na terenie szpitala jest, mówię, na razie wiem tylko tyle, że najprawdopodobniej jest schron, z tego co Edkowi się udało taką informację uzyskać. No i no, schron jako schron, prawda, szpital, prawda, no nic specjalnego. W każdym mieście jest coś takiego, prawda, tylko teraz tak, tutaj naprawdę straszy. Straszy w tym miejscu autentycznie i ja teraz nie żartuję. Ogólnie będziemy tak potrzebowali 4 do 5 osób, nawet do 6, no 4 to jest takie minimum, na razie jestem tylko ja i Edek. I prosiłbym ogólnie tak przygotować się psychicznie przede wszystkim przed wejściem do tego szpitala, bo nie żartuję. Będą się tam działy, może nie tyle, że będą, ale mogą dziać się dziwne rzeczy, także proszę się psychicznie, że tak powiem, nastawić. No bo może być naprawdę no, niewesoło. Osoby, które nie miały nigdy styczność z duchami, zjawami i tak dalej, prawda, z przemieszczaniem się różnymi przedmiotów, to prosiłbym jednak, no, a przede wszystkim osoby starsze o zrezygnowanie z takiej wyprawy, bo no, tam się może naprawdę, no, mogą się różne rzeczy dziać, także no, nie żartuję, że tak powiem szczerze. Przede wszystkim osoby starsze to raczej nie sobie odpuszczą taką wyprawę. Tutaj bardziej nam zależy na osobach, które są po prostu konkretne, pewne siebie, prawda? Bo naprawdę może być, no, niewesoło. Czekajcie na chwilę, przerwę. Także teraz ogólnie tą historię, którą wam przekażę, jest naprawdę autentyczna i no nie ma żartów. Koło tego szpitala już przejeżdżałem wraz z Edkiem, no i on mi tylko wskazał palcem, mówi: zobacz, tu jest stary poniemiecki szpital, tutaj przywożono rannych żołnierzy z frontu niemieckich oczywiście. No i straszy. Mi na drugi dzień, słuchajcie, udało się znaleźć gościa, który po prostu no, wie, co tam się wydarzyło. Jest to po prostu taki naoczny świadek, jakby wam to powiedzieć. To, co on mi opowiedział, to naprawdę no, włos świeży na głowie. Może powiem coś takiego w skrócie po prostu. Wiadomo, przywożą żołnierzy, prawda, rannych z frontu. No, niektórzy nawet
że tak powiem, drugiego dnia nie doczekali, ale do czego zmierzam? Z tego co on mi opowiada, bo mur jest trochę wysoki, ale to może powiem potem. Słuchajcie, od rana do nocy było słychać zbijanie desek. Słuchajcie, dzień w dzień, co minuta, bach, 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 non stop, dwie, trzy zmiany pracowały po prostu, żeby, no nie ukrywajmy, zbijać trumny, także, no, mówię, są to bardzo ciężkie tematy. No, sytuacja nie jest wesoła, że tak powiem, po prostu, no, niejednemu ten szpital, że tak powiem, odebrał życie. Z tego, co on mi właściwie opowiadał, dzień w dzień, słuchajcie, godzinami było, słuchaj, za tego płotu zbijanie, non stop, ktoś zbijał trumny. Także no, masakra ogólnie. Powiem tylko tyle, miejsce jest nawiedzone. Mówi, że jest tam możliwość wejścia, trzeba tam tylko taką deskę przesunąć i jest możliwość wejścia do środka. Tylko problem jest w tym, że no, nikt tam za bardzo nie chce wchodzić. Nawet nie wiem, czy jakieś grupy eksploracyjne i tak dalej po prostu tam się zagłębiały w ten temat. Nie widziałem żadnego filmiku na ten temat, że tak powiem, na temat tego szpitala. Być może nawet o tym nie wiedzą, że taki szpital jest. Do czego zmierzam teraz? Ogólnie co on mi przekazał? No, z tego co jego matka mu przekazała kiedyś, która po prostu brała w tym udział. Słuchajcie, do czego tam dochodzi w tym szpitalu? No, druga wojna światowa, prawda, no, kończy się. Wiadomo, że tam nie jeden już wyzionął ducha z tego szpitala, że tak powiem. No nie ukrywajmy, straszy tam tak, że masakra ogólnie. Ogólnie plan był taki, żeby po prostu, słuchajcie, przyprowadzić księdza, prawda. Ksiądz sobie wchodzi, prawda, pokropić, żeby się wszystko uspokoiło, prawda, bo... No bo działy się tam dziwne rzeczy, jakieś chodzenie, mimo że nie było nikogo w szpitalu, szpital już był opuszczony. Nie wiadomo do końca, co się stało, gdy Rosjanie tam wkroczyli, bo część mieszkańców uciekła. A gdy część tych mieszkańców została, no to wiadomo, jaki był ich los. Kobiety, może to nie będę ten, darujmy sobie mężczyzn, od noworodka do dziadków, że tak powiem. Nie będę może zdradzał tutaj szczegółów, prawda, chyba wiadomo o co chodzi. Ale to było coś takiego, że po prostu, no, żołnierze rosyjscy, którzy do tej miejscowości wkroczyli, to już jest może taka osobna historia, znajomy mi opowiadał. No, wkroczyli do kogoś na podwórko i no, przez 2-3 godziny gonili świnie, pierwsze by ją, no, zabić tą świnię, prawda, jakimś prętem ją gonili, potem jakimś kawałkiem metalu, wszystko to było, się odbywało na żywca. No, może nie będę zdradzał szczegółów, prawda, że tak powiem, rozpruli ją i po prostu, no, na żywca, ją tak, na grilla. Także, no, trochę się tam działo. Nie wiadomo do końca, co się wydarzyło w szpitalu. Jedni mówią, że doszło tam do jakiejś masakry. Darujmy to sobie może. Ale straszy tam naprawdę na potęgę. Dobrze, teraz już zmierzajmy do szczegółów. Kilka lat po wojnie wchodzą tam mieszkańcy, prawda, przeprowadzają księdza, żeby to miejsce poświęcił. Słuchajcie, powiem tak, ksiądz nie wytrzymuje 20 minut. Nie mija 20 minut, a gościu normalnie poszedł. Tak tam zaczęły, słuchajcie, butelki latać po ziemi, szafki się zaczęły otwierać. No, ja wiem, że to brzmi jak w jakimś filmie, nie wiem, o egzorcyzmie i tak dalej, prawda, ale to jest prawdziwa historia. No, gościu uciekł, autentycznie uciekł, no, nie wiem jak to można nazwać. Powiedział, że on tu już więcej nie wraca, że to raczej tylko egzorcysta może pomóc. No i tak się też stało. No, mieszkańcy, no, zebrali się w grupę, prawda, do następnej miejscowości, pojechali po egzorcystę, bo w tej akurat nie było. Egzorcysta zaraz stwierdził, że no, będzie się trochę działo, także może nie dać rady. I do czego tu dochodzi? Czekajcie chwilę. Dochodzi do tego, gdy już tego egzorcystę, prawda, dostarczają na miejsce, wchodzi na teren szpitala i teraz tak, staje przed wejściem do szpitala w drzwiach i teraz słuchajcie, co się dzieje. Ma zawieszony na sobie krzyżyk, wiadomo, Jezus i tak dalej. Co się dzieje? Ten krzyżyk zostaje mu zerwany nagle sam. Spada na ziemię, a on zostaje jakby odepchnięty z powrotem na dwór.
Gościu autentycznie ma już dosyć. On powiedział, że do tego szpitala więcej nie wejdzie, że tam jest tyle zła, tyle przemocy, tyle nienawiści, tyle krwi, że nie jest nawet w stanie tam wejść. Po prostu nie da rady. On tylko ważne słowa wypowiedział. Jest ich zbyt wiele. Czyli tutaj po prostu chodzi o jakieś złe moce, z którymi po prostu on nie da sobie rady. Jeżeli coś takiego się dzieje, że coś go odpycha i zrywa mu Jezusa z szyi, to naprawdę, no teraz w tej chwili to opowiadając, to mam no dreszcze, że tak powiem. To już masakra. Dlatego mówię tutaj, osoby, które ze mną pojadą, nie odpowiadam za nikogo. Każdy jedzie na własną odpowiedzialność. I proszę się, mówię, przygotować już przed wejściem do tego szpitala, że no może być no wesoło, że tak powiem. Także nie dziwię się, gdy nagle wam jakieś butelki zaczną gdzieś tam się przesuwać, czy szklanki. Bo słuchajcie, tak, była też taka sytuacja, że powoli, jeszcze tam kilka lat później, próbowano jakiś zrobić remont. Nie wiem, jak w tej chwili tam jest, ale wiem, że tak około 10 do 15 lat jeszcze po zakończeniu II wojny światowej przyjeżdża tam właściwie ekipa remontowa. Nie wytrzymują dnia. Wszyscy. Jeden po drugim, słuchajcie, rezygnują z tego remontu. Każdy z nich gada, że to miejsce jest przeklęte, że nawet nie zamierzają tam zaszpachlować ani jednej dziury. To jeżeli coś takiego tam miało miejsce, to ja dziękuję bardzo. Także mówię jeszcze raz, przygotować się, bo na pewno będzie się działo. I w sumie to byłoby na tyle, bo interesuje mnie tam jeszcze ten schron, prawda? Bo najprawdopodobniej z tego, co Edek mi wspominał, to jest zabezpieczony, że nie można wejść od strony podwórka, że jest może, być może, mówi, jest możliwość wejścia do tego schronu poprzez piwnicę czy tunele tego szpitala, ale no i tu właśnie, tu się mogą dziać dziwne rzeczy, także ostrzegam od razu, żeby nie może też tak być, że jeden po drugim będziemy przez okna wyskakiwać. Także na to się proszę przygotować, bo może być naprawdę wesoło. Także najbardziej, no i ciekawy bym jeszcze strych, bo tam ciekawie ten strych wygląda. Co tam może być jeszcze, prawda? Czy strych, czy piwnice, ale jeżeli takie rzeczy się tam mogą dziać, to ja szczerze mówiąc chyba nawet nie chcę żadnej rzeczy z tego zabierać, bo wiadomo, co można przyciągnąć ze sobą z takich miejsc, z tego bym nie chciał, prawda? Tak jak ten widz, który mnie oglądał ostatnio, rozkopał pewną mogiłę, prawda? I dzieją się u niego dziwne rzeczy. Ale to jeszcze mówię, kolego, nagram dla ciebie taki osobny filmik, bo w tej chwili nie mam czasu się zajmować takimi rzeczami. To nie są po prostu moje klimaty, ale nagram dla ciebie z takim przesłaniem, żebyś zrozumiał, co zrobiłeś. Ale to mówię, osobny filmik z tego zrobię. Dobra, to by było w sumie na tyle. Co do tego szpitala, mówię, drugi albo piąty teraz listopada, prawda? Się tam wybieramy, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Jeżeli nas będzie tylko dwóch, to raczej tam nie wchodzimy do środka. Bo naprawdę tam się dużo może dziać, skoro ksiądz i egzorcysta nie dali rady. Aha, jeszcze mi kolega prosił, gdy będziemy tam wchodzić do środka, to radziłby nam, żeby po prostu, jeżeli ktoś ma jakiś medalik czy krzyżyk, schować bądź w ogóle go nie zabierać z sobą, bo może być źle. Może być źle i ja nie żartuję teraz. Najlepiej go po prostu nie zabierać z sobą, bo może nawet nie pomóc. Bo jest tam jakaś pewna siła, która po prostu no nie lubi takich rzeczy. Także no może się trochę tam dziać, tym bardziej, że tam przywożono SS-manów, prawda? Oni tam mieli inną wiarę. No nie jeden był no, nawiedzony, nie ukrywajmy tego, prawda? Oni tam myśleli po swojemu, mieli swoją wiarę, prawda? Nie ukrywajmy tego, że też odprawiali swoje tam jakieś rytuały, prawda? To mówię, ciężkie tematy. Ale dobra, mówię, to by było w sumie na tyle. Sprawy szpitala na razie zamykamy, mówię, wybieram się za chwilę, a Annaberg to będzie naprawdę sensacja na chwilę. Nie mogę obecnie nic powiedzieć, także Szlachcic, w ogóle dzięki za telefon, że do mnie zadzwoniłeś. Będziemy w kontakcie, mówię, dzwoń śmiało, możesz dzwonić codziennie do 22, także na pewno będzie ciekawie. No i co, widzimy się, myślę, o 20 listopada raczej, jak już przyjedziesz, prawda, do Polski.
No i mówię, i pytaj ciągle tych dziadków, prawda, żeby jak najwięcej wyciągnąć o Anna Bergu, bo jest to naprawdę ciekawy temat i no i będzie się działo na pewno. I mogę wam tylko tyle zdradzić, że ten piasek, który jest w środku, nie wziął się tak o sam nagle. Także dobrze, trzymajcie się i do zobaczenia.